Serwus Tropiciele, Sławek Macias. Są takie miejsca właściwie na mapie Polski nie tylko, które mają trochę szczęścia same z siebie, bo jakoś w czasach historycznych, wojennych i tak dalej udało się na szczęście zachować tak zwaną strukturę miejską, jakkolwiek by to nie brzmiało, w sposób tak interesujący, że dzisiaj z perspektywy czasu, po latach, są właściwie gotowymi planami filmowymi. I zachęcam Was do zajrzenia do takiego urokliwego miasteczka, które dzisiaj jest trochę z boku, gdzieś od autostrad, do Piotrkowa Trybunalskiego, bo tutaj jesteśmy, tutaj oczywiście powstał nasz parlamentaryzm, ale tak naprawdę przede wszystkim to jest miejsce, w którym powstało 20 kilka filmów, seriali, różne miejsca właśnie związane są z filmem, bo wystarczy tutaj właściwie gdziekolwiek kamerę postawić, w którąkolwiek stronę nie popatrzymy i właściwie są gotowe plany, gdzieś pozamykane różnymi historiami, a teraz sobie w ogóle stoimy w ratuszu, w środku, którego już nie ma. Natomiast sam ryneczek fantastyczny, opowiemy sobie trochę i o tym miejscu, i o tym, dlaczego w Piotrkowie warto sobie być, jak się kocha kino. A warto. Rynek samego Piotrkowa jest naprawdę miejscem bardzo, bardzo urokliwym. Oczywiście to jest takie klasyczne miejsce, dzisiaj fajnie odnowione. Są i knajpki, można przyjść tutaj, nie wiem, na wino, jedzenie i tak dalej, pospacerować. Zresztą w ogóle cały ten teren tutaj starego Piotrkowa jest bardzo fajny pod tym względem. Natomiast tutaj nagrywany był jeden z moich absolutnie ukochanych filmów, czyli Jakub Kłamca. Znaczy nie tylko w tym miejscu, bo w ogóle Piotrków był wykorzystywany do kadrów w tym obrazie. Jakub Kłamca z Robinem Williamsem, historia z getta w niewiadomym miejscu, gdzieś na wschodzie. Fascynująca opowieść o człowieku, który przez przypadek, kłamiąc, to prawda, dał nadzieję mnóstwo osób, dzięki temu przetrwało, miało siłę w tych strasznych czasach. Fantastyczny film, niezwykły i warto pamiętać, że jak sobie będziecie podglądali gdzieś tam tła, oglądając ten film, no to one były robione między innymi właśnie tutaj w Piotrkowie Trybunalskim. To zresztą zawsze jest bardzo fajne, żeby sobie gdzieś tam poporównywać fotosy, miejsca prawdziwe. Być może warto po prostu z tym filmem tutaj przyjechać. Zależy, jak to wielkim fanem Robina Williamsa jest oczywiście i tak od tego typu filmów po prostu zapraszam. Ale to nie tylko to, bo w tym miejscu był kręcony też Jan Serce, jeszcze parę innych rzeczy. To jest naprawdę fascynujące, jeśli można sobie właśnie poodkrywać te miejsca realne, które potem w filmie odgrywają bardzo ważną, taką scenograficzną, budującą klimat, atmosferę. Trzeba przyznać, że właściwie takie uliczki jak ta tutaj, w Piotrkowie Trybunalskim, są właściwie gotowymi planami filmowymi. Wcale się nie dziwię, że filmowcy kochali Piotrków Trybunalski. Zresztą to jest jedna z takich uliczek, gdzie tam kawałek dalej powstawały fragmenty do słynnego Wabanku z Quinto z Janem Machulskim. Tutaj też kręcono jeden z moim zdaniem najciekawszych, jeśli chodzi o lata 50. filmów od strony takiej graficznej, bo to oczywiście urokliwa komedia. Mówimy tutaj o filmie Ewa chce spać, zresztą w Piotrkowie można znaleźć takie tabliczki związane właśnie z filmowymi punktami, ale sama opowieść no, zabawna, może po latach kogoś z jednej strony oczywiście rozśmieszać, z drugiej strony trąci myszką, natomiast niewątpliwie wtedy było to bardzo ciekawe, że połączono w sposób interesujący pracę grafików, taką pracę plastyczną, powiedzmy, z wykorzystaniem właśnie takich świetnych uliczek. I swoją drogą, takiej tabliczki tutaj w Piotrkowie znajdziecie. To też jest pomysł na, powiedzmy, taką spacerową historię związaną z tym miejscem. Przyznacie, że fajna ławeczka z Quinto, z Wabankiem, ucho od śledzia, przypominam, bardzo przyjemna scena z filmu. Nieodżałowany, fantastyczny Jan Machulski, kapitalny aktor, jeden z moich kochanych. A to jest ulica Sieradzka w Piotrkowie. Przypominam też, sceny w Wabanku były kręcone w tym mieście. A ta ławeczka jest kapitalna, żeby sobie przysiąść, zrobić selfika, trochę pomyśleć o życiu, o filmach. Zapraszam. To w ogóle jest najciekawsze w tym wszystkim, że właściwie co, no kapitalizm i komercja wygrała z prawem, chciałbym się powiedzieć, i sprawiedliwością w tej sytuacji. Tak naprawdę tu powinna być taka brama, on tak wychodził, zatrzaskiwał drzwi i właściwie był na wolności. To jedna ze scen z filmu Psy, bo jesteśmy w dawnym areszcie. To jest po prostu więzienie w centrum miasta, w Piotrkowie Trybunalskim, miejsce, które nadal ma odrobinę klimatu zachowanego, ale dzisiaj to jest po prostu komercyjny sklep i tego typu rzeczy.
zostało trochę oczywiście po tych historiach dawnych. No i w filmach to znajdziecie. Niewątpliwie miejsce bardzo urokliwe, ciekawe. Oczywiście z mroczną historią, bo tutaj grzeczni chłopcy, umówmy się, nie siedzieli, ale klimat niesamowity. Warto tutaj na pewno podejść do starego aresztu. Trzeba przyznać, że są tutaj takie podwórka, takie miejsca, nie wiem, czasami tak jest w Łodzi, myślę, że w Lesznie można znaleźć takie miejsca, takie podwóreczka, które wyglądają po prostu klimatycznie same z siebie, które od razu są gotowcami, jeśli chodzi o plan filmowy. A za chwilę Wam jeszcze jedną historię związaną z aresztem w Piotrkowie opowiemy, bo jesteśmy przy ulicy Wojska Polskiego 33 i tutaj wisi tablica z historią, która związana jest z filmem Krzysztofa Krauzego, czyli Nowy Jork, czwarta rano. To był rok 87 i to jest z kolei też kolejna taka trochę kryminalna historia o tym, jak uroczą młodą damę pensjonariusz tegoż tu więzienia namówił na skok na furgonetkę z rzekomo używanymi banknotami. Resztę sobie obejrzyjcie, bo film świetny i właśnie też tutaj kręcony. Jesteśmy na ulicy Rwańskiej. Stoję przed fantastycznym, absolutnie fantastycznym kościołem ewangelicko-augsburskim. Jeden z najładniejszych kościołów protestanckich, chyba w ogóle na ziemiach polskich. Bardzo, bardzo przyjemne miejsce. Koniecznie warto zajrzeć do środka, zobaczyć te piękne chóry drewniane i całe wnętrze. Co ciekawe, kościół łączy się od razu z aresztem, który był też planem filmowym, który no, z tej strony nie wygląda. Tam już jest odremontowany, zamieniony w sklepy, a tutaj na Rwańskiej jest jeszcze właśnie taka pozostałość po starym więzieniu. Dlaczego jesteśmy na tej ulicy? Bo ta ulica jest ważna dla historii kina. Tutaj Agnieszka Holland w roku 2010 kręciła część ujęć do słynnego filmu W ciemności, który opowiada historię lwowskiego konserwatora, powiedzmy, jak zwał, tak zwał, kanałów gdzieś ściekowych w Lwowie, który postanowił uratować grupę lwowskich Żydów. Fantastyczny film. Z jednej strony ciepły, tragiczny, wzruszający, absolutnie niezwykły. No i co ważne, to jest prawdziwa historia. Film ten kręcony był także w łódzkich kanałach, no a ta uliczka także zagrała kapitalnie różne klimaty właśnie z tego filmu Agnieszki Holland. Tu zresztą znajdziecie kolejną z tych tabliczek w Piotrkowie, które trochę podpowiadają filmomanom, wielbicielom kina, gdzie się udać na piotrkowski spacer filmowy. Osobiście uważam, że to jest jedna z najbardziej urokliwych uliczek od strony filmowej. Absolutnie niesamowita. Ulica Konarskiego z tym przepięknym kościołem z tyłu Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej, z tymi przepięknymi tutaj zarośniętymi ścianami. Klimat absolutnie niesamowity. To jest jeszcze jedno miejsce z tych filmowych klimatów, które były tutaj robione, związane z filmem o tej słynnej historycznej bitwie, bitwie warszawskiej. Rok 1920 na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego. Kręcono sceny, między innymi walk harcerzy z czerwonoarmistami. Wspaniałe miejsce, wspaniałe ujęcia i tam będzie dosyć łatwo Piotrków rozpoznać, jeśli byście chcieli zrobić sobie takie historie porównawcze, jak to wygląda w kadrze, w filmie i w takich miejscach właśnie jak Piotrkowskie ulice. Zobaczcie, to każdy właściwie kąt, każdy zaułek to jest wspaniałe ujęcie, tak jak chociażby tutaj w ulicę Grodzką do starej synagogi. Zresztą do tej takiej najpiękniejszej piotrkowskiej synagogi za chwilę sobie podejdziemy. To jest ulica Jerozolimska. Proszę Państwa, to jest jedna z najpiękniejszych, ewidentnie dla moim zdaniem najpiękniejszych polskich synagog, jaka się zachowała. Jeszcze jest Tyniec, jeszcze są oczywiście te starożytne gdzieś tam synagogi krakowskie, czy fantastyczna XIX-wieczna z przełomu wieku, właśnie XIX-XX wieku synagoga w Lesznie, ale ta jest absolutnie fenomenalna, robi olbrzymie wrażenie. Tutaj w roku 1988 Andrzej Wajda kręcił swoją legendarną wersję Biesów, według Fiodora Dostojewskiego z Omarem Szarifem w jednej z głównych ról i z Jerzym Radziwiłowiczem. Także to też jest miejsce nie tylko historyczne z punktu widzenia jakichś tam stosunków polsko-żydowskich, ale filmowo, jeśli będziecie oglądali Biesy Wajdy, to na pewno piotrkowska synagoga w tym filmie Wam mignie i pojawi się jako jeden z ważnych elementów i punktów związanych właśnie z całą produkcją filmową tego niezwykłego dzieła Andrzeja Wajdy. Thank you.
Dworzec w Piotrkowie Trybunalskim. Jeden z niewielu dworców kolei warszawsko-wiedeńskiej, który zachował się właściwie w takim niezmienionym kształcie. To jest fantastyczne, z tym drewnianym dachem, podpórkami, z tymi fantastycznymi kolumnami metalowymi, z tymi zdobieniami. Jeszcze w Skierniewicach jest tam też bardzo podobny klimat. Kiedyś Łódź Kaliska trochę wyglądała w ten sposób jeszcze w Łodzi. W każdym razie, jeśli chodzi o sprawy filmowe, to jest bardzo ważny punkt. Na drodze takich spacerów po Piotrkowie Trybunalskim, tym filmowym Piotrkowie Trybunalskim, w ogóle po historii filmu polskiego, bo tutaj w roku 1960 powstał jeden z najważniejszych filmów o wojnie, moim zdaniem, zresztą fenomenalnego reżysera, czyli Stanisława Różewicza, film Świadectwo urodzenia. To jest taki zlepek trzech nowel, które opowiadają z punktu widzenia dziecka właśnie o wojnie. Ciekawostka jest taka, że napisał scenariusz do tego filmu fantastyczny dramatopisarz, jeden z moich absolutnie ukochanych poetów, brat zresztą rodzony Stanisława Różewicza, czyli Tadeusz Różewicz. Potem tak bardzo mocno związany oczywiście z Wrocławiem, ale obaj artyści niesamowici. Jeśli będziecie kiedyś myśleli o takim spacerze filmowym, to po pierwsze, koniecznie trzeba filmy Różewicza zobaczyć, bo są niesamowite, a po drugie odwiedzić ten dworzec, który naprawdę moim zdaniem nadal robi wrażenie. Te kolumny, ten klimat. Świetne miejsce. A propos Bitwy Warszawskiej, to tutaj na Starowarszawskiej też były te sceny z filmu kręcone. Zresztą znajdziecie tutaj tabliczkę, a tutaj przy ulicy Farnej i Grodzkiej to jest taki kącik, gdzie Wojciech Mann grał jednego z chyba policjantów, o ile pamiętam, i tu był taki strajk z uprowadzenia Agaty. Tabliczka na ten temat też jest. Generalnie, w każdym razie, jeśli byście się wybrali na te spacery filmowe, to Piotrków jest absolutnie obowiązkowym miejscem, jeśli po prostu kochacie kino i lubicie właśnie tego typu działania, jak wyszukiwanie w kadrach prawdziwych, realnych miejsc, to jest świetna zabawa. Natomiast w ogóle generalnie samo miasteczko na taki przyjazd, sobota, nocleg, niedziela, jest moim zdaniem absolutnie fantastyczne, z niezwykłą historią. Zresztą o tej historii Piotrkowa na pewno sobie trochę opowiemy, bo to miejsce niezwykłe, wielokulturowe, i polskie, i żydowskie, i ormiańskie, i z niewielką mniejszością tatarską, muzułmańską. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa historia związana z parlamentaryzmem. No ale to na inne opowieści i na pewno do tego wrócimy. Na razie to wszystko, serwus Tropiciele, Sławek Macias. Pamiętajcie o tym, żeby nas lajkować na Facebooku, żeby robić suby na YouTubie, bo to bardzo, bardzo pomaga w naszym rozwoju. No i to wszystko. Zapraszam do Piotrkowa. Cześć Tropiciele! Pamiętajcie, jeśli się podobało, lajkujecie na Facebooku, subskrybujecie na YouTubie, podglądacie nasze społecznościówki i piszecie do nas na tego maila z pomysłami na wasze historie. Cały świat jest do odkrycia, a Tropiciel to każdy z was!